Manko. Witam. Mamy znów przepiękny pojedynek dwóch polskich gladiatorów w Age of Empires 4. I będzie to starcie Xili Slowit. Slowit? Jakoś tak. Podajemy Wintering Lobby English na order. O, to się już ciekawie zaczyna. Jeszcze chwilkę delaya mamy. I niech walka się rozpocznie. I to... O nie, to jest ta mapa, jak ja jej nie lubiłem grać. I no to co? Na dolnej po prostu stronie mamy Xiliego grającego Order of the Dragon. Siema Phil. Żółty Order of the Dragon. A w, powiedzmy po prostu przeciwnym tutaj narożnikom mamy tutaj gracza Slowit grającego Anglią, niebieską Anglią. No tak niehistorycznie, no bo wiadomo, Anglia to tak czerwono. Takie tutaj zdrajce angielskie z Francji. No co, tutaj tak agresywnie Xili już łowieczki pod te cekła. No najwięcej łowieczek to gdzieś tutaj jest na środku, z tego co pamiętam. No i co, mamy tutaj trzy deepfisze, trochę shorefishów. Tutaj żaden się nie chce rzucić na morze, żaden nie zaczyna od zbierania drewna. Więc tutaj respekt pełen jest. Owce tutaj tak nie zabijane pojedynczo, nie wiem jak po drugiej stronie. Po drugiej stronie chyba jest trochę tutaj już martwych łowiec. O, tak agresywnie tutaj oddaje te łowieczki. No i co, order na Anglię. Myślę, że na początku dobry to jest matchup dla orderu. Myślę, że łucznicy orderowi mogą walczyć z longbowmenami. Kawaleria jest dosyć też mocna. Nawet w sumie massmen at arm się byli dosyć ok. Więc no, na pewno feudal może być tutaj zacięty. Nie wiem, in dire i w last, ja uważam, że order jest coraz słabszy tak naprawdę. Bo jednak lepiej mieć powiedzmy 100 na 100 unitów, które mają 100% możliwości, niż 50 na te 100, ale tych co mają 180%. Council Hall, pierwszy technologiczny tutaj budynek zostaje postawiony, a z drugiej strony Minework. Okej, okay, no wybitnie tutaj się zaczyna. Xili teraz jakby tutaj na przykład jakoś scoutem podszedł, to by zobaczył tego Council Halla, mógłby sobie fajnie tutaj zawalować, by nie mieć już problemu z tej strony. O, co tu jest? No i co, żaden tutaj nie zaczął od morza. Morze jest bardzo dobrym tutaj food source'em, rybki się bardzo szybko zbiera ludźmi, a tutaj jeszcze deepfishe można zbierać, które są surowcem, który się odnawia. Dokładnie, memwerk. No, memwerk nie jest taki memwerkowy na orderze, przynajmniej moim zdaniem jest bardzo mocny memwerk po stronie ordery. No tutaj tak, kurde, powiem, dosyć agresywnie po to drewno, ale no dobra, w teorii lepiej na początku ścinać drewno agresywniejsze, żeby później to spokojne mieć. No ale właśnie, brakuje mi tutaj jakichś takich wallów. Tak w ogóle to z obydwu stron mi brakuje takich wallów. W ogóle ten chyba się nie przejdzie. Czyli z tej strony jest tylko to przejście. Taka ciekawa tutaj generacja. No, scout nie jest najbardziej zagrożonym z gatunków.
Będzie masivo agresivo. No ja liczycho na pierdzielicho. You know what I micho? O, co tu jest? Ty, tutaj to jest... O, no, no, tutaj już jest... ciekawe, ciekawe tutaj robione. Villager odstraszony. Pierwszy archer na pasku produkcji. No jeden archer to tak... Mi się wydaje, że tak z półtora bym powiedział takiego longbowmana, chociaż w sumie on dosyć szybko atakuje, ale właśnie zasięg tutaj może ten. Tutaj zasięg może ja ostro wyjaśniać. I oj, niefortunnie tutaj dla Xilego, bo zaraz longbowmani, no właśnie, będą atakować jego Gilded Archera, no i on cały czas fokusuje tego scouta. Oj, 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 no tutaj stres bierze ostro za fraki. Bo tutaj no naprawdę dużo obrażeń dostał. Złota już nie zbiera, ale ma na wszystkie upgrade'y jakie chce mieć, czyli przynajmniej te dwa. No i co, tutaj trzech archerów, tutaj już kolejnych czterech czeka. Ty, tu jest w ogóle takie przejście! Tu jest przejście! To jest niesamowicie wygenerowana mapa dla Anglika, naprawdę. Oj, tutaj agresywnie, no troszkę parę strzałów dostał, ale niewystarczających raczej, żeby... agresję tutaj miał ten. Ty, czekaj, ja muszę na pewno zobaczyć, czy ci łucznicy idą tędy, czy tędy idą, bo teraz to jestem sam w szoku. Tak, oni idą tędy. Nie no, mapa się ostro tutaj wygenerowała dla Anglika, wrażenie. Naprawdę dobra generacja. Co, stajnia, no dobry pomysł tutaj technologiczny ze strony Xiliego, a jeszcze Spear Tragre nie mamy. Po stronie tutaj angielskiej, więc naprawdę jeden taki horseman, no... może nie zabije 10 archerów, ale ze wsparciem łuczników myślę, że ma szansę. Bo to jest jednak orderowy kuń, który już też będzie miał protekcję, tylko właśnie nie ma jedzonka na niego. Te łucznicy za dużo zabierają. Z 5 łuczników, z czego jeden jest ostro ranny. Ty, ale ta armia wygra Xiliego, bo Xili już ma plus 1-1, a Anglik jeszcze go nie ma. A, więc no tutaj musi chodzić i strzelać. Chodzić i strzelać musi, no nie może tak na maksymalnym range'u, tylko właśnie musi cały czas podchodzić, więc to jest no lekki misplay tutaj ze strony Xiliego. O, tutaj właśnie koryguje ten błąd. Bardzo dobrze. No ale czemu on wycofuje tego, to ja nie wiem. Bo teraz angielski tutaj zawodnik, no ostro upper hand bierze z tej sytuacji. Bo po prostu no, punktuje tutaj tych villagerów. No i co, no, no naprawdę wszystko się świetnie układa tutaj dla Xiliego, jeśli Xili nie będzie się bał. Ale Xili się boi. No dobra. Anglia robi najgorszą rzecz, jaką można robić. Co to jest? No. Szatan jeszcze może nie poszedł. Żuden. No i tutaj wykorzystywany jest maksymalny range. No genialnie tutaj połkuje tych dwóch rannych już łuczników. Bardzo dobry target fire ze strony Slowita, dobijający trzech rannych łuczników. I co, ale villagerowo wygląda to podobnie cały czas, czyli order wygląda w miarę dobrze. Tutaj scout zostaje zabity, tylko scout dużo nie daje, no bo to i tak ma łucznice angielscy i tak mają dosyć duży zasięg. Dalej żadnych większych planów nie ma ze strony angielskiej. Obydwaj w ogóle nie zbierają złota. Oj, tutaj jest ostro punktowany Xili. Pierwszy villager pada, drugi też już jest lekko zraniony. Czterech tutaj łuczników szczela. Tutaj próbuję zbudować tego outposta, ale no właśnie, to nie będzie to za taką lekką cenę, no bo... O, nie stracił żadnego villagera, to jestem w szoku. To tutaj lekkie miss mikro ze strony niebieskiego gracza. No i co, podchodzi Xili i strzela. No właśnie, trzeba to bez strachu. Trzeba się wyzbyć strachu. Ładnie targetowany jest ten łucznik, który jest ostrzeliwany. Wieżyczka ze strony angielskiej bardzo ważna, bo da tutaj 20% większy attack speed dla tych longbowmenów. Tak się nie będzie równał attack speed longbowmenów z guild archerami, ale przynajmniej trochę bliżej będzie, co chodzi o ten attack speed. No ale właśnie, no, upgrade'y są ostre, a korzyść jego tutaj.
No i właśnie to widać, że to zapunktowało, tak? No te upgrade'y są bardzo ważne. No i właśnie, tutaj angielscy łucznicy nie mogą tak dobrze uciekać, bo oni mają mniej movement speed'a od takiego standardowego łucznika. Villager został zapołkowany. Wybór technologiczny Stadnina, no czyli mam podobne wybory technologiczne, tylko że no właśnie, Xili jeszcze nie zaczął swoich koniaków robić. W ogóle 80 supply'a. Kolega się tutaj troszeczkę za ten. Slowit się tutaj trochę zagalopował z tymi dumkami, mam wrażenie. No, mógł to być jeden czy dwóch archerów więcej w takiej akcji agresywnej. O, tutaj nie ma targetowania tego słabego łucznika, więc tutaj zadaję. O, właśnie, teraz był ładny target po stronie Slowita. No ale takie gonitwy to lepsze są dla gildy Archerów, którzy nie dość, że mają szybszy attack speed, to jeszcze więcej movement speedu. Tak naprawdę Anglik w takiej sytuacji no, musi się tradeować do końca, bo jak dobrze wykorzystać movement speed jednostek, no to tak naprawdę jak taki longbowman nie będzie się do końca tradował, to ty po prostu stracisz więcej. No i co, złoto jest już zbierane ze strony Xiliego. Ostro się rzucił na borówy. No a tutaj zaraz ze strony angielskiej chyba będzie pomysł, żeby robić paru horsemanów, właśnie, żeby skontrować tych archerów. No to jest dobry pomysł, bardzo dobre pomysły. Co tu robiono? No, przydałby się jeszcze oczywiście plus jeden przynajmniej do ranged armora dla Anglii. Może i nawet obrażenia, ale no przynajmniej ten plus jeden do defensywy by się przydał, bo ten gildę tarczarzy bardzo szybko strzelają, dużo szybciej od takich angielskich. No i co, pierwszy Horseman już przyjechał tutaj z Anglii. No i taki jeden Horseman 12 archerów, a tych 7, prawie 8 gildę tarczarzy. No nie wiem, kto tu wygra. No raczej gildę tarczarzy dalej wygrają, szczególnie że no jest przewaga ulepszeń, no jest przewaga ulepszeń ostra. O, tutaj punktowani są budynki niemieckie. I co, tutaj ucieczka. No właśnie, to jest to, o czym ja mówiłem. No tutaj nie może uciekać od Xiliego tutaj Slowit. I co, Kuń jest targetowany tak powoli. O, ten Kuń trochę zadaje tych obrażeń, bo to jest tak dobre 12 obrażeń? No więcej nawet. 18 obrażeń, no to jest dużo. Jest naprawdę dużo. Tutaj Xili musi się wycofać, chwilę złota, no akurat chwilę przed Ajapem. Ale tutaj pierwszy kuń pada. Jeszcze drugi żyje, ale no właśnie, jak tak będzie do przodu przychodził, to nie na długo. Anglia dalej nie zbiera złota, więc no tu jest ostra presja. Będzie tutaj masowane Horseman Archer po brzuszku. No a po stronie Xiliego już też dodaje kilku swoich archerów. No nie wykorzystuje stadniny, w ogóle ani razu jeszcze nie był wyprodukowany ten Gilded Horseman. No i co, Xiliemu się tutaj marzy Age Up, ale no niestety go nie może zrobić. O, tutaj dobre wypunktowanie angielskie. Kolejny wieśniak pada, no to już jest drugi wieśniak tylko. Nie wiem, czemu myślałem, że już tak z czteru padło tak naprawdę w tej grze. Ale dopiero drugi wieśniak padł tutaj po stronie Xiliego. Xili tak zapomniał o tym budynku. No ale gildy tarczerzy właśnie jak na feudal unita są bardzo mocni. No i co, będzie tutaj próba odbicia swojego złota, już wchodzi cały na biało, tutaj zabijając prawie Horsemana jednego. No tutaj ta angielska armia naprawdę robi wrażenie, no jest to 17 archerów, którzy zarabiają jej boosta od Network of Castle, specjalnej zdolności angielskiej. Żaden dalej w ogóle murza nie kontroluje, no to jest, mam wrażenie, już błąd, że albo osoba, która inicjatywę. No w sumie głównie ta osoba, która ma inicjatywę, powinna spróbować zebrać te rybki. Bo jest to dosyć mały fundusz, za cenę naprawdę dobrej ekonomii.
Żaden nie zrobił wheelbarrow. Kurde, gdzieś jest 40 zł, gdzieś tutaj. A widać, że tutaj taktyka Kiesiewa. Jak nie możesz u siebie zbierać, to zbierasz gdzieś życie koczownicze złoto. O, tutaj widzę, że taktyka podpatrzona. No i co? Tu się niebezpiecznie robi, no bo tu zaraz może paść tak z 3-4 villagerów spokojnie. Horsemani już robią te pierwsze obrażenia, ale ci horsemani mieli ochraniać tych łuczników, a oni mogą być zaraz zagrożeni od tych Gilded Archers. Właśnie, bo tutaj Gilded Archers ostro mogą zaraz skosić tak naprawdę tych longbowmanów, bo oni nie mają tej protekcji. No i co? Tutaj ostre strzały lecą, dosłownie ostre, no bo przyszywają się przez lekkie tutaj zbroje tych longbowmanów. Tutaj horsemeni trochę jeszcze szumu zrobili, ale no niewystarczająco, żeby tutaj zniechęcić budowę Rajknica, który już jest prawie w ogóle ukończony. No i co? Bardzo dobra wymiana tutaj dla Xyliego tak naprawdę, chociaż nie wiem jak tutaj idle time, czyli ile robotnicy nie pracowali. No, no i też dwóch padło, bo wcześniej było dwóch, czyli kolejnych dwóch wieśniaków padło. No i co? Jest postawiony Rajknic. Tutaj tak naprawdę no najlepiej by było, jakby tu Gilded Knight wyskoczył. No Gilded Knight no to jest kontra na wszystko, co ma Slowey. No ale zobaczymy jak reakcja tutaj Slowita. No teraz już też złoto zaczyna zbierać. Powoli do Age Upa. No i co? On ma wieżyczkę, więc on dosyć dużo widzi, co się dzieje tutaj u Xyliego. No i co? Pierwszy relikt już będzie zbierany. No i co? Mamy chwilę przestoju. No pierwszy relikt właśnie usłyszeliśmy, jak został podniesiony. Tutaj w końcu jest Iron Undermesh. Czyli tutaj... co to tu można powiedzieć? Nie wiem... poślizgowe tutaj napolerowanie tych przeszywanic będzie robione, żeby szansa była, że odśliźnie się może od zbroi. Nie, no nie wiem. Jakieś wzmocnienie skóry powiedzmy, żeby łuki mniej zadawały obrażeń. No i co? Tutaj będzie próba z drugiej strony. No jest to... no, ma tutaj szansę powodzenia, chociaż nie wiem, czy chcesz takim wąskim tutaj skrawku być. Chociaż longbowmani mają duży zasięg, więc taki skrawek może nie być najgorszy dla Anglii. No i dobra, co tutaj zaraz gdzieś... kapłan już wyszedł gdzieś na polowanie na kolejny relikt. Atak shift klikiem! O cholera! O, po jednej stronie mamy chopowanie szybsze drewna, czyli to nie jest gold zbierany pod... Age up, tylko pod upgrade'y ekonomiczne i ofensywne, czyli tu zaraz będą planowane tarany. Na Xyli już też mocno, czy już ulepszył, nie ulepszył jeszcze archeru, więc to jest duży błąd, mam wrażenie. Taki archer ulepszony, nie dość, że tam o jeden więcej bije, to jeszcze ma więcej HP. Więc tutaj, no moim zdaniem, lekkie niedopatrzenie, że to jest szybsze od... w ogóle to jest szybsze. Po co ci bloomery, kiedy nie robisz... No nie, no masz jednego Gilded Knighta, no dla jednego Gilded Knighta to się nie opłaca, powiem tak. Też nawet to by się bardziej opłacało, ale... ja to bym poczekał i ulepszył archerów po prostu. No a po drugiej stronie już tutaj agresywnie dwa tarany zbudowane. Mógłby jeszcze nawet trzeciego zrobić, ale... chyba nie chce czekać, chce już tutaj ruszać, no bo on wie, że ma... disadvantage Age'a. No i co? Tarany już pachają. O, tutaj... a, jednak nie. Chciałem powiedzieć, że już talent tutaj pathfindingowy będzie robiony. Tutaj jeden horseman może na jakąś kontrę. No i co? Gilded Knight. No, ten Gilded Knight nie poradziłby sobie ze wszystkim, co tutaj ma Anglik, ale myślę, że nie byłoby aż tak dalekie. Tutaj dwóch villagerów pada. Może nawet kapłan zaraz padnie. O. No i co, wsparcie tutaj archerowe, no ci archerzy bardzo dużo biją, ale też trochę dostają. O, kapłan został wysnajpiony po stronie
Slowita, dobry target mam wrażenie. No ale właśnie, co zabije teraz Knighta? O nie, nie, no tutaj to jest fatalny fight dla Xiliego. Dlaczego on atakuje tarany? No tego to ja nie wiem. Bo tutaj bardzo dużo łuczników pada. Ci łucznicy atakowali taran zamiast tych łuczników. No ale dobra, ten Gilded Knight dalej jest bardzo mocnym zagrożeniem. No padło mu niby 200 HP prawie. Ale no właśnie, to jest... Ty, on pada. Ten Gilded Knight pada szybciej niż myślałem. A bo tu weszło plus 1 do range'a, przez co łucznicy mu nie zadawali 1, tylko 2 obrażenia. No to jest jednak trochę różnicy. A stadnina padła od ramów w ogóle. No tutaj genialny snipe był w takim wypadku. Nie widziałem go wcześniej. Kolejny Gilded Knight jest produkowany. Oj, ten kapłan musi uciec i uleczyć tego Gilded Knighta, ale nie wiem, czy zaraz to nie będzie za późno. Czy zaraz ten Gilded Knight nie padnie? Nie, jednak nie został wysnajpiony. No i tutaj, o właśnie, w końcu jest ten upgrade. I ten upgrade też jest bardzo ważny dla tych archerów. No, obydwa te upgrade'y, jak Xili miał wcześniej, no to... Nawet więcej by chyba zrobiło niż ten Knight, tak szczerze. Mi się wydaje, że te upgrade'y, te dwa upgrade'y by więcej zrobiły niż te dwóch Knightów. Bo zobaczcie, że teraz 145 HP, 8 obrażeń. Całkowicie 10 obrażeń. Atak Swedem, jaki mają. No, nie wyleczył do końca tego Knighta, więc to jest, mam wrażenie, że mały misplay. No ale dobra, no właśnie wchodzi ten Knight i on zaraz padnie, ale no przytankuje co jego. Drugi tu już wchodzi do akcji, jeden jest pikinier, ale on no nie jest największym tutaj zagrożeniem. Dobrze wysnajpiony tutaj kapłan został, no ale właśnie, ci łucznicy już zaraz koszą i zaraz jeszcze dostaną taki tutaj armor ze strony no Age Upowej tak naprawdę. No i co, no tutaj kontra... Może zaraz wyjść tutaj kontra, Knight będzie zabity, no tutaj no nie zamikrował go tutaj. No ale co, ci Gilded Archerzy, no potężnie już orają tych Long Bowmenów. No to są feudalni, to już są castlowi Gilded Archerzy z prawie wszystkimi ulepszeniami, jakie chcesz mieć. No i tu już się zaczyna naprawdę groźnie robić, baraki na froncie, one też mogą paść. Są ostre dymy, dalej nikt nie zabrał morza. No i co, kapłan zaraz będzie chyba kolejne relikty zbierał. Tutaj pikinierzy niby zagrzają temu koniowi. Chociaż ten koń z trzema feudalnymi pikinierami to by sobie tam poradził na spokojnie. King's Palace jest tutaj budowany. No i on jeszcze chwilę będzie powstawał, ale już mamy naprawdę dużą w ogóle przewagę villagerową. Xili tutaj trochę zapomniał villagerów robić, więc tutaj zakolejkował masę ich. No ale co, właśnie, jakby teraz Xili poszedł z kontru, albo na przykład jakby usłyszał age up oponenta i potem wyszedł z kontru, to ja mam wrażenie, że naprawdę dużo bym mógł zrobić, ale on niestety się wycofuje. Okej, taki ciekawy shift click. Dobra, kolejny tutaj kapłan zostaje robiony. No i co, to już są w ogóle trzy relikty w Rajknicu. Czyli to już jest, ja bym powiedział, spokojnie z 6, może, no tak około 6 villagerów, jak nie więcej nawet, które no w teorii by mogły pracować. Tutaj kapłan zostanie wysnajpiony tego horsemana, chyba że szybko wyślę knighty, żeby mu pomóc. 7 wilsów normalnych. Tak, tylko pamiętaj, że to są rajknicowe. To są rajknicowe goldy, więc właśnie dlatego mówię, że to tak dużo jest naprawdę. Tak zwykłych, to ja bym powiedział, że właśnie jakby to był zwykły kościół, to tak z 5 villagerów około. Bo ja tak liczę, jeden relikt około za 1,5 villagera, a to jest rajknicowe, czyli właśnie w teorii, jak na taką logikę liczę, no to jest 9 normalnych villagerów. No i co, wieżyczka pada? A ile liczysz gather rate villagera? No jeden villager, jeden gather rate, tak? No i co, tutaj jeden włócznik z łucznikiem
coś w stylu 50 golda na minutę można policzyć, w zależności od upgrade'u. No i co, dwóch ludzi tutaj taran robi, no nie jest to najbardziej efektywne. Ale no dobra, tak naprawdę tutaj Anglia ma trochę armię, która jest kontrowana przez Ciliego, bo... O, kapłan tutaj wszedł z reliktem. Bo ci łucznicy no mają 5 armora na Anglika, 9 obrażeń, także... No, ci łucznicy kontrują tutaj ostro kompozycję angielską. No i co, on z drugiej strony tutaj. O, tutaj drugi taran jest trochę szybciej robiony. No ale co, villagerzy ostro zagrożeni. No weszli jak do siebie ci gilded knighti. No i co, teraz będzie wycofanie, czy będzie ostra kontra? Jest ostra kontra. Tutaj base trade będzie robiony. No i zobaczymy, kto ten base trade wygra. No na pewno już mu tutaj siedzi na wydobyciu Xili. Ostry tutaj haras jest robiony. No to są trzy gilded knighty. Już trzy zwykłe knighty są straszne, co dopiero gilded knighty. No i co, tu już jest jakaś mała obrona zrobiona, ale no, nie fart tutaj Xiliego, to są kusznicy, którzy no nie są aż tak efektywni jak gilded archerzy na to, co ma tutaj slow it. Gdzie poszli ci łucznicy, bo ich zgubiłem? A, łucznicy wracają, żeby chyba obronić. W ogóle tutaj też mały oddział stoi, który mógłby być w bazie. O, ale się nie działy te konie. Ostro końcówka, ale tutaj teraz knight wyskakuje. No myślę, że tutaj Xili się odrobinkę mniej ogarnął w tym chaosie, ale Xili ma też dużo więcej wojska. O, tutaj agresywny tartak jest robiony, bardzo ciekawe. No tak, no wojsko masz blisko, no to czemu by tartaku nie mieć, tak? Tutaj coraz więcej villagerów jest koszonych. Reitnitz spada, no to zaraz nasz pasywny income golda padnie. No i co, przyszli archerzy z spacerku. Ze spacerniaka wrócili. Tutaj jeden chyba villager będzie próbował naprawiać. Tak, no ale jeden villager... No w sumie tutaj już dwóch villagerów. Może zdążą naprawić, jak tutaj taran zaraz padnie. Nie. Reitnitz zniszczone. Dobra, tutaj są też raczej zniszczone marzenia Strowita o wygranej, no bo tutaj wyrówna się ekonomia. Jak jest wyrównana ekonomia, no właśnie, no to nie możesz grać na takiego ordera, który zbiera po prostu 40 surowców 40% szybciej. No i mamy 1-0 dla Xiliego. Jak w ogóle sobie radzi slow it? Nie wiem, to widzisz właśnie, jak sobie radzi, no. Nie oglądałeś od początku? Mikro bym powiedział, że w miarę ok. Decyzyjność. Decyzyjność. Ok. Follow-up myślę, że gorszy. Bo jak już miał taką przewagę, jaką miał. Coś no, przewagę. Miał inicjatywę na mapie. Wiesz co, no takie połowiczne były, bo z jednej strony Xili czasami gorzej, z drugiej strony Anglik troszkę gorzej. Nie, to nie było tak, że non-stop gorzej. To właśnie było tak połowicznie, bo i jeden i drugi raz na jakiś czas na minus trade robił. Czekajcie, bo ja tutaj chciałem coś, zauważyłem, że odblokowałem, to trzeba to dać. Jako, że jestem main tej frakcji, o. O.
Kuszę z Ugenu dałem. O, to jest dobry portret. Czy ja wiem, jak już były też te horsemany i tak dalej, to już były w miarę okej fajty. Później, jak tak wszedł ostro do bazy Xiliego, to wtedy był dopiero na ostry minus. Bo po prostu walczył pod Tecekiem i jeszcze nie miał za dużo horsemanów. Ale no... P2W? Pay to win? Nie. Swift dla kontroli Anglia? Nie wszystkie kontroje z DLCK. Myślę, że Anglia na IUBidów by Anglia raczej wygrała. Zresztą można zaraz sprawdzić winrate'y. Pokaż mi tutaj ranked mode 1v1, dajmy tak Diamond Plus. Anglia, no Jankesen nie radzi, na Ayubidów sobie radzi, no troszeczkę powyżej 50%, na Japonię 55%. O, na Japonię 55% praktycznie. Na Zungtsu Legacy 58%, no to nie wiem czy tak... W teorii na Order też ma 52% pozytywny ma win rate w teorii Anglia na Order. To nie powiedziałbym, ja mam wrażenie, że Order jest dobry na Anglię. Przynajmniej... Póki są takie feudal castlowe fajty, to są dobre. Później jak jest Imperial, to już raczej Anglia powinna wygrywać. Ale no taki feudal castle, to mi się wydaje, że lepszy ma order. Ale ja nic nie wiem o tej grze, jestem tylko ten, ja jestem tylko obserwatorem, tak? Co jeszcze chciałem powiedzieć? A! No ale właśnie największym błędem decyzyjnym generalnie to Slowit zrobił, to jest to, że miał przewagę na mapie, przynajmniej no dominował, tak? To on był praktycznie zawsze armią obok przeciwnika i nie założył rybek. To jest takie niewykorzystanie tutaj sytuacji, tak? No bo masz przewagę na mapie, no to chcesz coś zrobić z tą przewagą, czyli albo na przykład diry sobie wziąć, jak grasz jakąś taką frakcją no tak, no wydał zamki na dok, no też w sumie, no, no miał nagle nagle takie jakieś 30 na 80, ależ mądry caster. No ja nie, ja tutaj ja tu tylko udaję, tak? Ja tu wszystko mam na kartce napisane, na przykład, że tutaj w prawym dolnym rogu mamy tutaj zawodnika pomarańczowego Xili, który już zrobił swój pierwszy punkt. A po lewej górze mamy tutaj tym razem turkusowego Order of the Dragon ze strony Slowita. No i co, tutaj borówki są zbierane, no a basydach. Czyli mecze ustawione. Tak. Jeszcze tam jest ustawione, co ja mam powiedzieć, ale to dopiero powiem później, tak? Bo jeszcze nie mogę. Oznacz, że 1-0. A da się to jakoś tu oznaczyć? Nie, no ja dałem na... w lewym dolnym... W lewym dolnym, no prawie w lewym dolnym, tak. Po środku i po lewej lekko masz wynik 1-0. Gibuit!
Interwencja w grupie jest potrzebna. Nie, nie, nie. Bo wszystkie moje buchmacherskie rzeczy padną. Nie mów tak. W nic, tu żadnej ten interwencji nie potrzeba, tak? Tutaj jest uczciwy pieniądz zarabiany. Znaczy co? Kto to powiedział? Dobra, to ja w tym czasie, skoro mnie oskarżacie, to ja idę po wodę na szybciutko. To mam też w kartce napisane, że w 1:45 muszę iść po wodę, także brwy. Doskonale, no i moje buchmacherki tutaj idą do przodu. Znaczy, memwerk postawiony ze strony Slowita. No i co? Tutaj już łowcy są zebrane. No ja bym te owce i tak pod TC-ka dał, no bo tylko ty jako gracz Chin chcesz mieć owce obok młyna. Do reszty to ty chcesz po prostu obok TC-ka mieć, żeby było bezpiecznie. Military Wing ze strony Xiliego, ale z drugiej strony mamy Memwer, czyli takie obydwa agresywne landmarki, bo tutaj jak dajesz Military Wing, to dostajesz na początek Spearman Archer dwóch i jeszcze możesz upgrade, który powoduje, że twoje infantry, czyli łucznicy, miecznicy, no mieczników jeszcze nie masz, ale Spearmani, łucznicy mają o 15% więcej HP. No. No i to się czasami przydaje. No na Order lubi być agresywny, więc to jest dobry wybór. Bo tu można tak naprawdę dwa sposoby, mam wrażenie, podejść na Order. Możesz pójść Military Wing, po prostu bootcamp i trochę powalczyć z Orderem. Albo możesz tutaj pójść w Cultural Winga, wziąć tańsze upgrade, czyli żeby mieć taniej Military Wing później. Zostawić sobie tutaj jakiegoś tureta, jakoś sobie tam poradzić z early presją i po prostu szybciej iść w age up. No szybciej pójść w age up i po prostu zacząć spamować jakieś gulumy czy coś w tym stylu. Siemano Nataszka. Jak wygrać w grę w AOE? Musisz klikać. Najlepiej wieśniaków. Castle Abaseda. O. Ja pamiętam, że jak wyszły gulumy, to ja robiłem fast castla. Zbyt ciężkie, no właśnie, no SCV to ty ledwo co robisz, no bo ty tam dwubazówki robisz. A nawet często jedno bazówki. To wiadomo, że robienie workera jest ciężkie. Co tam, Nataszka? No, mamy tych tutaj czterech chłopaków z baraków. W sumie bardziej chłopaków z House of Wisdom. Nic specjalnego w sumie. A te Kai są na midzie? Archer Ranch ze strony Slowita. Na bocie. O, to jest ciekawsze. Tutaj po drugiej stronie też mamy Archer Ranch. Znowu mamy Archer Fighters tutaj z obydwu stron. A 2W zabijasz? No, tylko trzeba trafić. A ty jaką rangę w ogóle masz w tym, w LoLu? Teraz nisko. Pewno i tak wyżej ode mnie. No właśnie. Ja tam w platynie 4 siedzę.
No i co, mamy tutaj, znowu właśnie będziemy mieli Archer Fighters. Obydwaj tutaj poszli w łuczników. Mega fun to play. No ja bym chciał mieć sojuszników fun to play. Ale może jestem po prostu za głupi na nich. No dobra, mamy tutaj już właśnie te Military Wing Upgrade, czyli o te 10 HP i tutaj włócznicy chyba 14? Nie, 12. No ale właśnie, no tutaj dwóch Guild Archerów to na pewno wygrywa z dwoma zwykłymi Archerami i włócznikami. Ale jednak podejmuje się tego fighta, co chce zabić tego Scouta i zabił. Ty, ale czemu on łucznikami nie targetuje najpierw tych Spearmanów? El Militia, jak to krzyczą ci włócznicy. W lesie i Relianem idzie, no to są dobre czempione. Ja na przykład bardzo często mam, nie wiem, coś głupiego, typu... co jest takiego? A, Mastera i jego. To Master YI. Nie, Irelia jest zawsze praktycznie S-tier championem. W jego nie wiem. Dobra, tutaj zaraz może być agresywnie, bo tutaj cztery Gilded Archerów, którzy już mają ulepszenia, podchodzą do tych Archerów jeszcze nieulepszonych. No tutaj nieopierzeni łucznicy zostają, no ostro tutaj trzaśnięci. Oj, tutaj nie jestem fanem tego baraku. Kto jest najlepszy w Age of Empires? To jest dosyć kontrowersyjne pytanie. No nie jestem fanem tutaj robienia samych łuczników, jeszcze w ogóle dostawienia baraków w ogóle nie jestem fanem. No ja bym tutaj wolał dostawienie stadniny. No właśnie, albo Beastie QT, albo Marine Lord, czyli no, byli StarCraftowcy, są raczej jedni z najlepszych graczy aktualnie. No i teraz kto tutaj wygra? No tu jest niby dużo więcej archerów abasyckich, ale no to są właśnie Gilded Archers, którzy dwa razy szybciej strzelają i mają już te upgrade'y wszystkie. No i wyszedł taki remis, chociaż w sumie no remis po tych ciałach, co widać tu i tych ciałach, co widać tu, to tutaj Gilded Archerzy... no, więcej straciło się tutaj Gilded Archerów, czyli no na minus wyszedł trade dla Sowita. Kto wygrywał Worldsy? Chyba ostatnie właśnie te EGS, EGC, nie wiem, nie pamiętam jak się to wypowiada. To wygrał Marine Lord. A kto teraz wygrywa tę giorkę? Powiem ci, oj, no teraz po tej utracie wieśniaków, dobra, nie stracił za dużo, tylko jednego. No na razie są to drobne trady dla... O, turkusowego, bardzo ładnie tutaj wysnajpił dwóch villagerów. No ale właśnie nie wiem, czy zaraz nie straci wszystkich gildy tarczerów. Chyba, że to ma być takie poświęcenie dla zabicia villagerów? Nie. Ja ci powiem, jest taki remis, ale mam wrażenie, że zaraz jak wszystkie upgrade'y wejdą, to pomarańczowy będzie wygrywać. Bo tutaj jeszcze ma wejść ostatni upgrade, czyli pancerz dla łuczników. Czemu no, w sumie pancerz przeciwko łucznikowy, o, powinienem tak powiedzieć. To nie jest pancerz dla łuczników, tylko przeciwko pociskowy. Kamizelkę u kuli odporną dostają te chłopaki tutaj pomarańczowe zaraz i minus jeden do obrażeń. No i co, niby agresywna tutaj potyczka, czy z drugiej strony... Kurestwu upadkowi. Okej, ciekawe. Siema, Wall of Wizard. Ty, tutaj będzie w ogóle fast castle planowany ze strony Xilego. W sensie taki, nie taki najbardziej fast, ale szybki dosyć castle. O, tutaj Xili próbował scouta na Hama zabić. Co jest target fire robiony po stronie Xiliego, ale no tutaj Gilded Archerzy, kurde, nie wiem kto wygrywa. No taki... Lekkie minus jest lekkie minus mikro ze strony Xiliego, ale czy ten minus mikro wystarczający jest na dojazd? Tutaj jeszcze jakiś Gilded Archer zaraz wspomoże swoich niemieckich braci.
No ale nie, no Xili tutaj wykalkulował, że może tam dwa razy słabiej zrobić stutter stepa, czyli strzał i pójście, strzał i pójście. Wykalkulował to, że może to lekko słabiej zrobić, żeby i tak wygrać. W ogóle tutaj scout. Czekaj, on przeżył? A on przeżył po prostu. Nie wiem, czemu chciałem powiedzieć, że scout został odrobiony. Ale nie. O, tutaj ukryte chłopaki. Oni nawet się skrywają tutaj, jak są. Bo taki lasek generalnie, jak jest, to powoduje, że jest mniejsza widoczność. I oni mniej widzą. Oni? Ale ich też nie widać. Na przykład, jak tutaj podejdzie ten archer, to on gdzieś dotąd będzie miał zasięg. Jakim wingiem otworzył? Military wing. A teraz jest economic wing robiony. No, ale tutaj generalnie jak postawisz wieżyczkę lub po prostu masz scouta w armii, to on będzie widział przez te. W ogóle czekaj, było napisane? Hunting Warfare. Able to sue into stealth forest. O. Ile trwa krótka, średnia, długa gierka? Krótka gierka może trwać tak z 15 minut. Jesteś taka jedna z najkrótszych gierek. Chociaż mi się zdarzyło na przykład czasami częściej, szybciej wyjść, bo już widziałem, że jest przegrana. Ale taka szybka gierka to może potrwać w tak z 15 do 20 minut, bym powiedział. Jak jest już to taka castlowa gierka, no to tak 25 minut. A taki late game. O, tutaj walka. Kto lepiej wystrzeliwuje strzały. O, tutaj scout pada, więc to jest lekkie, bym powiedział, minus mikro. Bo w ogóle, nie wiem czy zauważyliście, ale on miał scouta w armii. Scouta w armii miał, przez co jego chodzenie nie było najbardziej optymalne. No i co, mamy już w ogóle Aegir ze strony Xiliego, ale tutaj teraz ważniejsze jest, jak ta walka się rozstrzygnie. No nie wydaje mi się, żeby Xili miał ją wygrać. I właśnie Xiliemu też się tak wydaje, więc jednak wycofuje tych łuczników. No i co, zaraz też będziemy mieli Aegir ze strony Orderu. Już uzbierane zaraz będą surowce. Generalnie tak, no tak. Najkrótsze gierki to bym powiedział okolice 12 do 20 minut. Takie najkrótsze. Mid game jak jest, czyli tak powiedzmy castle fighty i tak dalej, to takie 30-40 minut. Czy najebałbym tych, co teraz grają? No mam wrażenie, że miałbym dużą szansę wygrać z nimi. A taki long game? Powiem tak, moja najdłuższa gierka w Age of Empires to było 2,5 godziny. Ale generalnie long game'y to tak trwają około godziny aktualnie. W ostatnich powiedzmy 100 gierkach, albo tak chociaż 50 gierkach, nie było gierki, która by trwała powyżej godziny u mnie. Ta, moja najdłuższa gierka to tam z 2,5 chyba nawet do 3 godzin. Na streamie była zresztą raz. Tak na StarCraftowe MMRy, no to Xili akurat gra troszeczkę w StarCrafta i on ma tam 3300 chyba? On ma 3300. Ja grałem abasydami i nie pamiętam, na kogo grałem. Slowit nie wiem, ale taki MMR, myślę taki Low Diamond to by był, jak co teraz widzimy w StarCrafcie. Taki high platyna, low diamond, coś w tym stylu bym powiedział. W ogóle mamy już trzy tecaki po stronie Xilego. Ja się tak tutaj zapatrzyłem, zagadałem i tak dalej. No i co, trzy tecaki w ogóle zrobił bardzo ważne ulepszenie, bo teraz w milu masz takie ulepszenie. Wcześniej było to po prostu w tamtym centerze, teraz masz w milu, żeby wieśniacy byli tańsi. Ta gorcz. Która to była gorcz? Nie pamiętam. A, ale wtedy przegrałem. To było ostatnio. A tamta gierka to Unlucky była jeszcze jakiś
jakiś użytkownik mi cały czas mówił, rób kanony i licz na to, że wygrasz. Nie będę ten palcem wskazywać. No i tak. Czy teraz Oxili pamiętał o tym upgrade'zie? Czyli teraz ci łucznicy mają praktycznie ten sam attack speed co Gilded. Gdzie są ci Gilded Archerzy? Nie widzę ich, tu są. Oni mają podobny teraz attack speed do siebie, bo Xili opracował tutaj z Military Winga opracował 33% szybciej strzelania. No i co, będą budowane gulumy, co też jest mądrą decyzją, bo po prostu ma bardzo dużo łuczników, przynajmniej o tym pamiętał. Według statystyk trwa 75 minut, no to widzisz, no to ponad godzinę. No. Ale tutaj nie rozumiem włóczników, w sensie może to mają być tacy włócznicy kontrujący kawalerię, ale Abasydem też nie chcesz jakoś za bardzo w kawalerię iść. Może później w jakieś kamele i tutaj teraz agresywna akcja może być. To Spearmani to padną szybko jak muchy padają od tych włóczników. Okej. No i co? I teraz będzie walka Archer na ten, no Archerzy Orderu jeszcze nie mają plus 3 do armora, no to jest bardzo ważny upgrade. To jest upgrade, który by się przydał. O, Mangonella tutaj agresywnie na froncie postawiona. Jak ci żołnierze się kręcą wokół niej. Nie wiecie, jakieś takie tańce. Wumba, bumba, hamba, maszyn, bahali i tak dalej, co nie? Jakieś abasydowe tutaj tańce były robione wokół tej Mangonelli. O, tutaj kolejne jakieś tańce będą robione. Szakle, mekle i tak dalej. I łabadabada, bydu, bydu. No i co, mamy dwie Mangonele już wyprodukowane ze strony Abasyda. No i to może zmniejszyć tak naprawdę armię tutaj Slowita. W ogóle trzeba dodać, że Slowit ma trzy relikty, ale no nie ma TC-ka chociaż jednego. No i Mangonele teraz, oj, 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 no to już fenomenalna salwa była w tych Gilded Archerów. Normalnie Archerzy już by padli, ale Gilded mają o dwa razy więcej HP praktycznie. No ale no właśnie, no właśnie, no tutaj dojazd jest robiony. Wjazd tutaj, no już na resztki tej armii niemieckiej. Mangonelle bardzo dużo do tego wspomagają. Xili w ogóle dobrze dbał o upgrade'y, ale nawet lepiej dbał tutaj Order. Tylko właśnie, Order nie zrobił najważniejszych upgrade'ów, które powinien mieć. Czyli i plus 3 do armora i ten... I po prostu upgrade dla archerów, ale nie wiem, czy by to dużo dało, bo Mangonelle i tak by ich zmiotły, tych archerów. Tak samo jak i ci tutaj gulumowie ostro wjeżdżają. Takie zeloty właśnie. Age of Empiresowe, bo oni bardzo szybko atakują i mają podwójny cios. O, Chaku, Chobili Dalian, czy jakoś tak, coś tam takiego on powiedział. No i Gilded Knight ładnie rozwalił tutaj jedną Mangonelle, no ten Gilded Knight się spłacił. Bo jeden Gilded Knight za jedną Mangonelle, no to jest 400, no to jest 800 surowców, nie, 600 surowców na 480, czyli no spłacił się, tak? No ale nie wygląda to już za dobrze dla Slowita, no bo jest przewaga prawie 3 razy więcej workerów. Tak dokładnie jest aktualnie 2,25 przewagi workerowej. No i znowu Mangonella dobrze pada. I czy ma jakieś tu szanse się odkuć tutaj Slowit, się zastanawiam. No Gilead Menetarum się są dobrą opcją na Lumowskich. Dwa versus 48, no właśnie, ja tutaj tak optymistycznie patrzę, o, czy ma jeszcze jakieś szanse, ale no nie chcę nic mówić, no to jest już GG. No i kliknął te GG, mamy 2-0 po stronie Xiliego. No i co, GG, GG, GG. Tak, i w ogóle Natasz tutaj jedna opcja, którą ma lepiej Age of Empires od takiego StarCrafta, to jest, że jak zakładasz customa, to masz w tym customie normalnie delay. A możesz allow observers i możesz dać delay. Czaisz to, jakby taka opcja była w StarCrafcie?
Ile by to dało tym wszystkim streamerom, którzy muszą dawać 1,5 minuty delay czy coś w tym stylu? Tak, OSE, wchodzisz, klikasz delay 2 minuty i elo, co nie? Dobra, no bo znowu było takie 2-0, to ja jedną giereczkę. Tam tylko tutaj tekst, dwójeczkę tutaj, o. I machniemy jedną giereczkę. Nie zgarnąłeś zakładów? No to są dane poufne, niestety. Ale coś nie zagrali panowie jak w scenariuszu, bo miało być 2-1 dla kogoś, a wyszło jak zawsze. Dobra, machniemy sobie jedną giereczkę. No coś w tym jest, pierogi. Betować AOE? Nie mam pojęcia, Natasz. No pewno jakiś jest. Ja wiem, że ludzie. Pewno ta sama, gdzie StarCrafta się betuje. Wcale by mnie to nie zdziwiło. Tylko jak się ta strona nazywa, to już nie pamiętam. No po co poszedłem? Po wodę, oczywiście, tak? A, właśnie już skora usunę. Łapa. Zungcu Legacy na Rus. Okej, to jest. Okej, matchup chyba. Ja nie zamierzam agresywnie grać na Ruś. Bo chłopacy Kremlinowi to jest zło. Ty już tutaj ustaw się, ty już tu ustaw się, ty jedziesz dalej. Gdzie jest kopalnia złota? Tu jest kopalnia. No, ładnie Xili tam, żeś pokonał swojego oponenta. Ty czekaj, bo ja scoutem nie ogarnąłem. Ty, dobra, jest tutaj. W sumie nie wiem, po co ja z drewno zbieram. Ty, bo oponent chyba do mnie pojechał, tak? Ja no dobrze, dobrze grałeś, no. Tylko nie rozumiałem pójścia w Spearmanów, kiedy ktoś ci robi archerów, ale do reszty to tak nie mam większych zastrzeżeń, tak? No ale postawiłeś też baraki. Zamiast postawić stadniny, postawiłeś baraki. Ło, owca sama przyszła. Popczam. A, bo ty dostawiłeś jedną. Ty, ja gram na Ruś. Ty, zapomniałem o tym. No dobra, to Ruś ma 100% bounty.
tej gierce, ty. Doskonale. Ty, dobra, też. Kurde, nie wiem, czy jechać jeszcze gdzieś tym scoutem, próbować. Spróbuję jeszcze łowcę. Ty, tam dwie ka... Oj, kurde. Tu jest fajne miejsce. Dobra, on stąd idzie. Teraz się zastanawiam, gdzie tu postawić tego. Budynek, czy tutaj na trzech kamieniach i borówkach? Szybko zobaczę tutaj jedno miejsce. Bo kurde, tu też jest dosyć fajne miejsce. Jakiś fast castle, ty. Które to słabe to jest miejsce. Chyba to jest bez kitu lepsze miejsce. Może o dwóch wieśniaków mniej? Chłop generalnie bounty to zdobył całe, jakie mógł, co nie? Więc ładnie tutaj, good job, good job. Można mi klaskać. No zapomniałem totalnie, że Ruś zbiera bounty, tak szczerze. Dobra, gold teraz jeden i potem znowu Udix. Przydałoby się chociaż jeszcze z 2-3 łowca, ale nie wiem, czy już znajdę. O nie, 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 ty pajacu, nie idź. Najlepiej tego drużyny nie zagrałem, no że mu dałem praktycznie całe bounty. Bo dosłownie zabiłem jednego ten. Stadninę szybko robi. Czy ja potrzebuję złota? Nie, nie potrzebuję złota. Drewno będę potrzebował. Jeden mnich nie wygrywa z Knightem. Siema najlepszy, siema, siema. Spróbuję jeden relik najpierw zabrać. Ej! Czy
poczekać na drugiego może. Siemano, Lucek. O, ktoś tu troszeczkę ogarnął sen. Dobra, ja bym z tej strony się zabarykadował. Oni niech idą tam. Aha, okej. Jak się czujemy? No zobaczymy po gierce. Zawsze może być dobrze albo fenomenalnie, tak? Myślimy jeszcze tutaj tych dwóch chłopaków tam do wsparcia ewentualnego. Może będzie potrzebne, może nie. Dobra, weźmy jednego poborcę podatkowego nowego, zróbmy. Ej, ale my mieliście tu iść. I problem jest taki, że ci popy, które już miały tu przyjść, jeszcze nie przyszły. Wyjdźcie tutaj na wszelki wypadek, wy tutaj możecie młyna. A jak tam ty, Lucuś? Czyli co, w ogóle nie śpisz, czyli o kurde bela, to będzie też katastrofa chyba, co? Opa, traci jednego knighta, doskonale. A to było pewne, że tutaj jest barykada, więc tutaj wysłałem trochę więcej chłopaka. Przy takiej gierce bym się relaksował. No. Nie no, Age of Empires no jest giereczko troszeczkę do chillowania. Co się zależy, no jak się dużo klika, to trochę mniej, ale ja się staram za dużo nie klikać, więc no jest w miarę relaks, prawda? Chyba, że takie rzeczy jak teraz się dzieją, że cholera, jest ciężko. Dobra, trzy relikty będą nasze. O, to wiadomo, że tam wiesz, im mniej ambitnie grasz, tym mniej się denerwujesz, tak? Dobra, chyba zrobiliśmy już dużo
A, Song Dynasty potrzebuje. A, dobra, to wyślijmy więcej chłopa jednak na mięso. Ty, on tu jeszcze miał ty, naj, ty serio? Trochę się pogubił. Mam wrażenia. My zresztą tak zróbmy mur, może tak zróbmy mur jakiś. Ja to Ajab chcę zrobić. Dobra, trzy relikty jest ok. Zbierać, zbierać. Nie ma czasu na niezbieranie. Mój Ajab szybciutko zrobić. Właśnie ty, a może kiedyś Wheelbarrow zrobię. Wy tu, a wy już tutaj skontrujcie to. Nie wzięli chyba ich. Gdzie on tymi? Nie wiem, gdzie on poszedł. Dobra, ale już trzeba zacząć robić rzeczy, czyli to. Tu jest. Cwaniak jeden. O, nestobisty możemy produkować. To by się przydało może jednym wieśniakiem naprawić, żebym tego na pewno nie stracił nigdy. Nawet tutaj miejsce składowisko drewna by się przydało. Tu jest jeden z... A, tu jest ten jeden z tych pajaców. Dobra, to potrzebuję nowego wygenerować. W ogóle może od razu dwóch zróbmy. Zaraz Nest of Beast będzie, więc to też może tak skontrować go. Spróbujmy może naprawić to. Nie naprawimy jednak, żartowałem. Dobra, na razie wyślę ich do drewna, a tutaj będę musiał nowe farmy dorobić. Czyli co, tu dzisiaj też plany CS-ik, czy dzisiaj spokój? Od tych wszystkich niemiłych ludzi. Hmm.
Ja w ogóle ulepszeń nie mam w tej grze. Dopiero teraz tak pomyślałem o nich. Nie wiem, czy to takie mądre było. Aj, traci właśnie Binka. Dzisiaj sobie opoczniesz. No właśnie, trzeba brać ten spokój, póki się go ma. Że robię coś głupiego, ale spróbuję po prostu po archerach trochę. Dobra, to chcę. Nie wygląda to dobrze, drużyno. Wygląda bardzo niedobrze, drużyno. Ja nie wiem, czemu ta gra aż tak fatalnie poszła. Mam wrażenie, że dobry był początek w miarę. Chociaż te bounty mu też nie zniszczyłem, to też w sumie swoje zrobiło. Dobra. Tak, tak, tu się gra na grasz, tak, tak. Kurde, no nie wiem, czemu teraz tak źle poszła ta gra. Muszę zobaczyć po villagerach, mam wrażenie, no w sensie, przez chwilę jedzenia nie miałem, więc też chwilę nie robiłem. Nic. Dwa TC zagrał. Szybciej po prostu miał wieśniaków ode mnie. Się mu to spłaciło. No, głód zapanował nad wioską. Ale w military countcie nie wyglądało to tak źle. Nie wiem, no. Średni też ten poszedł, jak na moje.
Średni Meditation Garden. Bo kurde, nie było nigdzie takich fajnych surowców gdzieś. No tak, tak, to też prawda. Ale wiesz co, on nie miał armii kontrującej mnie, więc... Kuszczycy no nie kontrują za dobrze Spearmana. I przypominam też, że właśnie Military Count się też liczy Nest of Beasts, który też swoje robił na początku. Później dopiero wybił mi Stringardami. Nie wiem, no słabo poszło, to słabo to poszło, ale upgrade też bardzo wolne, bo ja nie miałem praktycznie w ogóle upgrade'ów. No i co, dobra. Tyle na dziś. Jedna giereczka taka jeszcze, jakby byłoby o 3, żeby były 3 giereczki. Nie, nie ma co. Kończymy na dziś. Szybko zobaczmy osobę do zrajdowania. Nie ma dla mnie zbyt tutaj ciekawych. Właśnie TV. Absolutnie nie jest nawet w ogóle nie. Wyślę was po prostu do demo. To co? Dzięki za kastowanie, dzięki tam za jedną gierę, którą zagrałem. No i trzymajcie się. Pa, 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 pa.